Witajcie, kochani! Hello! Mamy nadzieję, że wszyscy dobrze się bawicie. I nikt do tej pory jeszcze nie odpadł. Szwagier, jak cię trzymasz? Skoro nas oglądacie, to znaczy, że się stało. I jesteśmy już... mężem. I żoną. Chcemy wam bardzo serdecznie podziękować za to, że w tym szczególnym dla nas dniu jesteście dzisiaj z nami. Bardzo doceniamy obecność każdego z was. Ale najbardziej chcemy podziękować naszym kochanym rodzicom, bez których by nas tutaj dzisiaj nie było. Kochani rodzice, dziękuję za beztroskie dzieciństwo, za dom pełny ciepła i miłości. Dziękuję za to, że od najmłodszych lat robiliście wszystko, abym uwierzyła, że jestem prawdziwą księżniczką. Choć akurat nie wiem, czy Rafał podziela ten entuzjazm. Dziękuję wam za to, że zawsze mieliście dla mnie czas, że mogłam na was liczyć i o wszystkim powiedzieć. Choć mamo, przed tobą ciężko było cokolwiek ukryć, bo wystarczyło, że na mnie spojrzałaś i już wiedziałaś. Mamo, tato, ja również dziękuję wam za wspaniałe, beztroskie dzieciństwo spędzone na wsi. Za to, że już od najmłodszych lat nauczyliście mnie pracowitości, empatii i zamiłowania do przyrody. Zawsze otaczaliście mnie dużą troską, a wasza opiekuńczość nad pierworodnym przejawiała się na każdym kroku. Jak choćby wtedy, kiedy nie mogłem wyjść z domu bez czapki. Nauczyliście mnie samodzielności i takiego samozaparcia w dążeniu do celu. Dzięki temu teraz mam poczucie, że ze wszystkim sobie w życiu poradzę. To wy zawsze we mnie wierzyliście. Nawet w chwilach zwątpienia słyszałam, kto da radę, jeśli nie ty. Dzięki temu teraz jestem silną kobietą i nie boję się realizować swoich marzeń. Dziękuję wam za wszystkie przekazane cenne rady i zapewniam, że wasza życiowa nauka nie poszła w las. A ja dziękuję również za to, że zamiłowanie do motoryzacji wyssałem już z mlekiem matki. A dzięki złotym radom mojego taty już zawsze w życiu będę wiedział, komu trzymać latarkę. Moja kochana żona jest wam wdzięczna również za to, że poza herbatą jestem w stanie ugotować coś więcej, nawet bez Thermomixa. To dzięki waszemu poświęceniu i ciężkiej pracy w naszym domu nigdy niczego nie brakowało, a Mikołaj przychodził nawet do nas w środku lata. Kiedyś nawet w prezencie przyniósł mi moją ukochaną siostrę, za co serdecznie jemu i wam dziękuję, bo bez niej nie byłoby tak kolorowo. Kochana mamo, dziękuję ci za cierpliwość, szczególnie w okresie burzliwej młodości, bo wiem, że nie zawsze było łatwo. Dziękuję ci za wyrozumiałość, za niektóre opłacone mandaty, za to, że mnie broniłaś i nie wszystko mówiłaś tacie. Dziękuję za rodzeństwo. Im więcej lat mam, tym bardziej doceniam ich obecność. Kochani rodzice, choć może dzisiaj niewiele pozostało już z tego niebiesko-okiego blondyna, nad czym zapewne ubolewa moja Joanna, to chciałbym, abyście wiedzieli, że im jestem starszy, tym bardziej przekonuję się, ile w życiu wam zawdzięczam. Wszystko, co osiągnąłem w swoim życiu, nie byłoby możliwe bez waszego zaangażowania, motywacji i cierpliwości. Najdrożsi, choć w życiu dostałam od was wiele pięknych prezentów, za które bardzo serdecznie dziękuję, to dla mnie zawsze najważniejsza była wasza obecność. Kochany tato, z tobą wszystko było łatwiejsze. Nam wszystkim było łatwiej. Na zawsze pozostaniesz w moim sercu i nigdy o tobie nie zapomnę.